Subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych posiada każdy, kto jest członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego lub urodził się po 31 grudnia 1968 roku i nie przystąpił do OFA. Środki zgromadzone na tym koncie w przypadku śmierci ubezpieczonego wchodzą do masy spadkowej, ale za życia można nimi zadysponować zupełnie inaczej. Wprawdzie nie można ich wypłacić, ale można zdecydować, kto w przypadku śmierci będzie do ich wypłacania uprawniony. Zasadą jest, że w przypadku wspólnoty majątkowej z małżonkiem połowa zgromadzonych na subkoncie pieniędzy trafi na jego subkonto. Druga połowa może trafić do rąk dowolnych osób wskazanych przez ubezpieczonego. Jeśli zmarły nie dokonał takiego wskazania za swego życia, środki staną się częścią spadku. Jeżeli zmarły ubezpieczony nie miał współmałżonka, cała kwota zgromadzona na subkoncie może zostać przekazana osobom wskazanym za życia, a w przypadku braku wskazania Trafi do masy spadkowej. Raz podjęta decyzja co do osób uprawnionych do wypłaty środków z subkonta. Nie jest ostateczna. Można ją wielokrotnie zmieniać, informując o tym otwarty fundusz emerytalny. Jak przypomina rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Krupicka, do załatwienia sprawy wypłaty z subkonta nie trzeba wynajmować pośredników. Wystarczy przyjść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożyć właściwy wniosek, a odpowiednie formularze dostępne są na stronie internetowej zakładu.